dużo razy takie. Jak on mógł tak powiedzieć? I tu się przewróciło drzewo i je po prostu zgniotło. No i muszę stać w tym mokrym, no. No dobra, kolor trafiła. Piję drugą kawę. No chodźcie, chodźcie, bobiczki, tak? Boże, stęskniemy. Chodźcie. Chodźcie. No, ze mną musicie być, tak? A was nie widać. Rusia, ty już jesteś taka brudna. Tak. Wiecie co, zaczęłam malować tym drewnochronem i na początku wydawało się ok, ale potem zaczęły jakieś sraczkowate smugi zostawiać i wydawało mi się to matowe i taki biały nalot się robił i się wkurzyłam, ale powiem wam, że zostawiłam to, wyschło i wygląda bardzo ładnie. Nie jest to do końca ten kolor, bo tam gdzie farba jest, to jest ok, ale tam gdzie jest farba zdarta, to on taki kakaowy zostaje, więc następnym razem muszę zamówić machoń. Zamówiłam chyba kasztan, już nie pamiętam. Ale nieważne, zużyję to, bo wiecie co, wyschło to. Mówię, dobra, zostaw to, niech wyschnie. I wygląda ładnie, nie jest matowe. Bardzo ładnie jest odświeżony ten słupek. A co najważniejsze, jak to malowałam, to zaczęły przelatywać te latające gówniane główne, które mi żrą werandę. I nawet jak te dziurki nie były zaklejone, tylko po prostu przemalowane, to widziałam kilka razy, że próbował podlatywać i chciał wejść i odlatywał. Bo właśnie ktoś mi poradził, że jak to przemaluję, to powinny się zniechęcić. Więc zużyję to, ale muszę domyć tą werandę jeszcze. Kurde, już tyle razy ją myłam. Ale w ogóle się robi, wiecie co? Sorry. Właśnie zaraz będzie padać. Jakaś jestem i zmęczona, i niewyspana, bo znowu poszłam późno spać, a wcześniej wstałam. I serio tu tak jest, że jak tu ma padać, to ja od razu... No... Ale ogólnie jest ok i jestem zadowolona, więc przemaluję dół, przemaluję górę, tylko wiecie, po prostu będę sobie siadać, myć tam parę deseczek na bieżąco i malować i tak kilka razy. No, no bo inaczej też nie da się tego zrobić, to za duże przedsięwzięcie. No a zaraz ma padać, więc już dalej nie maluję, ale szybko to schnie, mega szybko, więc i ładnie się maluje, pędzel sobie zamówiłam do tego na Allegro oczywiście,
jest spoko. No tylko mówię, to zużyję, nie jest złe, ale muszę następnym razem ciemniejszy kolor. Chcę na przykład drzwi malować, bo tam na werandzie to i tak myślę, że następny, właśnie nie wiem, bo kurde, patrzyłam też na lakiery, ale lakiery są dużo, dużo droższe. Ten drewnochron jest tani. Nie, Ruziu? Buziaczku mój. Tak, buziaczku mój. Kocham panią, bardzo panią kocham. W ogóle słuchajcie, wpadło kawałek chałki tu między deseczki pod werandę i to jest całe jakby tam, no pod spodem jest puste, ale to jest całe zabudowane. Wiecie, że Lola weszła jakoś tam. Ja się dziwię, że ona sobie... Co to po tobie, chłopcze, po tobie Claire znowu chodzi? Tak, oczywiście, że tak. No przecież was psikała. Ja już, wy się pytacie, dlaczego ja ich nie zabijam, tych kleszczy. O, grzmi. Dlatego, że ich lepiej nie mieć kontaktu z tym, co one mają w sobie. A i tak jest ich tyle. No ale odkąd je psikam, to nic tam w nie włazi, wiecie? Tylko łazią po nich, tak? Łazią po Ruziuni mojej. I w ogóle, słuchajcie, przychodziła tutaj taka nowa sąsiadka z psem, którego już Lola w zeszłym roku spotkała. I mówię, Lola, i zobacz, piesek jest, nie? I Lola, co się okazało, była nieprzymknięta brama. I ten piesek wszedł tutaj. A Lola... I już, słuchajcie, nie była taka hopsiub, żeby biec i się awanturować. No, ten piesek nic nie ten, nie robił. Ale też nie chciał wyjść, pani ją wołała, nie chciała wyjść. No, ale Lola nic. No, ale potem jak pani sobie z psem już poszła, to Lola podkopała się pod ten i poszła się awanturować na drogę, więc... No. Będzie zaraz padać, może się przyciemno do jeziorko, co? Siedziałaby się na jeziorko? O Jezus, tak, tak już. No, chyba... Chyba będzie padać. 14. No. Oglądałam, słuchajcie, w Ikei, nie wiem, ci, którzy pamiętają stare vlogi, to tu miałam rozciągniętą taką żyłkę między werandą a altaną, bo kiedyś nie miałam tutaj światła, teraz w tej kamerze, którą zainstalowałam w zeszłym roku, jest światło, więc to jest spoko, ale fajnie tu wyglądały te lampiony i powiem wam, że one, kurde, one przeżyły z 3 lata, tylko ja je zdejmowałam na zimę, nie? Aż w końcu jak one tu w końcu zostały i tu się przewróciło drzewo i je po prostu zgniotło, ale same te lampki nadal działają. Są to takie papierowe te kule i w środku jest taka lampka i ten, właśnie mierzyłam, ile tu jest odległości i chyba sobie zamówię i tam wiecie co, no, wam też tak pokazuję, o. Bo one były tutaj tak mniej więcej od kamery do altany. I tu jeszcze, tu miałam powieszone. I to w ogóle też dawało dużo światła. Mi teraz na świetle nie zależy, bo mówię, ta kamera naprawdę super. Ona ten się włącza o zmroku i też ona ma śledzenie, więc na przykład jak Lola gdzieś idzie, to ona ją śledzi i oświetla, więc to jest spoko. Ale fajnie to wyglądało i też tam jak są te drzewa, to tam bym rozwiesiła takie linki, bo tam widzicie, tam są pozostałości takich lampek, żaróweczek, które w ogóle muszę pościągać i to fajnie wyglądało, tylko tam też mimo, że zewnętrzne to po jednym deszczu kurde siadły, więc chyba zaraz usiądę do Ikei i sobie to pozamawiam, bo oni fajne mają te lampki i naprawdę one długo działają. Powiesiłam wczoraj tutaj te, ale nie wiem, czy było za mało słońca, czy się nie naładowało, bo one potrzebują trochę czasu. I jeszcze mam te, których za Chiny nie mogę rozplątać, albo nie mam cierpliwości. Więc na razie leżą. Powinnam otworzyć mój ten baldachim i go przywiercić. Powinnam iść dalej robić porządki w garażu, bo jutro przychodzą panowie, a za 2 dni jest odbiór śmieci. Ale szczerze nie mam siły. Nie mam zamiaru w ogóle właśnie
muszę zrobić akcję sypialnię, chcę stamtąd wszystko wynieść oprócz komody i łóżka i dokładnie odkurzyć podłogę i wymyć, tak wiecie, na kolanach ścierą. Potem założyć baldachim i wszystko powstawiać od nowa. Dywany już wyprałam, ale nie wiem, nie mam siły. I oglądam, słuchajcie, to oglądam Siedlisko. Kocham ten serial, naprawdę polecam wam, zobaczcie sobie. Ale słuchajcie, czy wy też macie takie przemyślenie, ile tam jest szowinistycznych tekstów? I ja na przykład, ja wyrastałam w takiej kulturze, nie? To jest serial w telewizji, teraz to by nie przeszło. W ogóle zwróćcie uwagę, że ta główna para, nie? Nie wiem, jak się ten aktor nazywa, do Dymnej, do swojej żony mówi. W ogóle on do niej mówi tak, ty idiotko, jak idzie ratować kobietę rodzącą. Mówi, jesteś niewykształcona, bo jesteś plastyczką, przeczytaj za mało książek i robisz błędy ortograficzne, bo on, wiecie, pan profesor. Tam w ogóle inny koleś do niej mówi, dziecinko, w ogóle ile tam jest seksistowskich i szowinistycznych tekstów, które teraz już by chyba nie przeszły. Ale na przykład kobiety w moim wieku się wychowywały w czymś takim. Po prostu tak się mówiło do kobiet. I to jest niby wszystko, wiecie, takie urocze, z takim śmichu-chichu. Takie, a ona w ogóle też się zachowuje jak taka idiotka. O Krzysiu, no co ty opowiadasz? Ha, 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 nie? I tak kiedyś to wyglądało, nie? I potem my się zastanawiamy, dlaczego my tolerujemy różne zachowania. Już nie tylko, to nie chodzi o wiecie, nie tylko o mężczyzn, ale... No tak to kiedyś było. Tak to kiedyś było. Ten serial wyszedł w 98, ale tam kręcony od 95. No to wiecie, ja byłam nastolatką, nie? I to jest szokujące, że właśnie... Ktoś mi ostatnio powiedział, że po terapii jest trudniej budować relacje, bo ty dużo więcej widzisz. Ty dużo więcej widzisz, nie? I ja ten serial kiedyś oglądałam i on się jego kilka razy oglądałam i wiecie, że ja tego nie widziałam, a teraz to oglądam i mam takie, ja pierdolę. Jak on się to nie odzywa, nie? No. No. Pewnych rzeczy, nie wiem, ja nie widziałam wcześniej. Dajcie znać, czy oglądałyście ten serial kiedyś i teraz na przykład wróciłyście i czy to widzicie, czy nadal dla was to jest ok. Bo ja w ogóle nawet nie zwróciłam na to uwagi. Teraz to oglądam i sobie myślę, hello, to nie jest ok. Ale tak było i ja w takim świecie wyrastałam i to wiecie, to kiedyś było normalne, nie? Jeszcze tam jest wątek córki, która nie chce mieć dzieci i oczywiście, że namawianie, że powinna, że jak, tak, no, kurde, dużo tam jest takich, wiecie, społecznych spraw poruszonych, do których podejście teraz się zmieniło, również w takim mainstreamie, wiecie, serialowym. W ogóle też jest uroczy ten serial, on jest tak źle nakręcony, w ogóle przecież teraz, jeżeli chodzi, nie wiem, o ujęcia i tak dalej, to po prostu... Jakikolwiek vlog na YouTubie jest bardziej profesjonalnie nagrany, no może nie jakikolwiek, ale wiecie, no vlogi na YouTubie są lepiej kręcone, bo niektóre te ujęcia są jakieś takie poruszone, albo takie, nie wiem, deszcz pada z parasola, widać, że to się leje w ogóle z jakiegoś, wiecie, że to nie jest prawdziwy deszcz. No ale no, ma to swój urok, no i właśnie ta Polska lat 90., gdzie tam chłopy piją, gdzie tam właśnie oni remont robią i tam wszyscy piją i... Ja też to znam, słuchajcie. Naprawdę, znam te czasy. Takie pamiętam. Dobrze, że już ich nie ma. No jak wy wiecie, ja do tego wszystkiego podchodzę z taką akceptacją, że było jak było. I to już nieważne, ale... Też trzeba mieć świadomość, że pewne rzeczy się zmieniają i że pewne rzeczy, które kiedyś były akceptowalne, już teraz nie są. I pewnie też tak jest, że te rzeczy, które teraz akceptujemy, nie wiem, za 15-20 lat powiemy, o kurde, to na przykład nie było okej. Takie też prawo, wiecie, życia i czasu, ale
Nie wiem, jestem ciekawa. Dajcie znać. Bo ja mówię, ja oglądam teraz ten serial, mam takie... Dużo razy mam takie... Ja, jak on mógł tak powiedzieć, nie? O, zdecydowanie będzie burza. Bo na pewno będzie padać. No, proszę bardzo. Proszę. Ruzia? Chodź. No chodź, masz. Proszę. Bardzo ładnie. A z reszty spróbujemy zrobić kadzidło. Tak? Dziewczyny, bardzo jesteście zainteresowane. Oj, nie wygląda dobrze. Chyba dzisiaj nie chce mi się robić grilla i zrobię sobie makaron z tuńczykiem, wiecie? Tak, coś innego tu położymy. No hello. Witajcie. Boże, jechałam na rowerze i mam... Nieważne. Zresztą będą larwy pisać, że mam okropne włosy. Nie wiem, czy to jest początek vloga, czy to, co to jest. Generalnie to już jest... O, 15:30. Byłam na zakupach. W ogóle, ja nie wiem, są takie braki towarowe w tej biedrze. Kupiłam tacki na grilla. Jeszcze, żebym ja miała gdzie to kłaść. Wczoraj robiłam tutaj na dole porządki, nic nie vlogowałam. Remont, porządek, no po prostu upał, wszystko naraz. Sznycle z kurczaka takie kupiłam na grilla. Kupiłam boczki. I właśnie, słuchajcie, był ten, w delikatesach była promka, normalnie to kosztuje 6,50 i ostatnio to zrobiłam na grillu na pałkach z kurczaka i wiecie co, one były surowe w środku, się nie zrobiły, a to spłynęło i się przykleiło do grilla, więc teraz chyba zrobię to po prostu, bo to jest niby do piekarnika jakoś tak bardziej, może jest za wysoka temperatura w tym grillu, nie wiem, więc chyba najpierw podpiekę mięso, a potem tym posypię, bo to jest pyszne, słuchajcie, to smakuje jak KFC, to jest takie serowo pikantne, zajebiste i było za pół ceny tam jak masz kartę, więc wzięłam ser Gouda, nie ma nigdzie sojowego, waniliowego, więc wzięłam czekoladowe do kawy, kaszankę wzięłam,
Popierdzielę, słuchajcie, nie mam czasu ani siły gotować. A wiecie, grilla to ja po prostu odpalam, układam wszystko na tacce i mam w sumie dobre jedzenie. Od, nie wiem, ilu dni próbuję zrobić sałatkę grecką, może dzisiaj mi się uda. Pyszne są te kiełbaski z serem, jak gdzieś spotkacie, bałdyga. Zajebiste, więc wzięłam to i po prostu będę żywić się grillem. I mam tutaj jeszcze jeden ten chlor. I wzięłam jeszcze dwie kukurydze gotowane w biedrze, bo to też właśnie nic nie trzeba z tym robić. Zawsze jakieś warzywo, no i kukurydza raczej bez tej... Kurde, słuchajcie, miałam portfel, ale jestem... Myślałam, że nie mam portfela, nie mam problem, żeby zapłacić. I musztardę wzięłam. No, ale serio, jakoś tak naprawdę mało tutaj rzeczy jest, widzicie, w tej biedrze. Więc ja cały czas jestem na zakupach, bo rzadko kiedy mi się udaje kupić to, co bym chciała. I jeszcze zamówiłam pieskom. Są moimi ukochanymi pieskami kochanymi. Kocham je bardzo. W ogóle Lola dzisiaj weszła do połowy schodów i zeszła z moją pomocą, więc może się nauczy przy Ruzie, ale bardzo się boi. Ona w ogóle w Łodzi też nie chodzi po schodach. Jak wiecie, w bloku. To ona nie umie zejść. Znaczy, właśnie chyba wejść umie, ale zejść nie umie jakoś tak. Kupiłam im smaczki z jelenia, chyba alergiczne. I kupiłam im, wiecie co, takie kabanoski. Jedne to jest wół i kaczka. I to podobno jest dobre. To widziałam u Flory i Feli, że tak żarły. Kabanos z indyka. 85% mięsa bez konserwantów i ulepszaczy. Znalazłam to na Allegro. I zamówiłam. I tak. No i to wszystko. Dobra, to teraz idę wypuścić psy, bo panowie właśnie skończyli, pojechali. Mogę wam na szybko pokazać postęp robót. W ogóle wczoraj robili, nie wiem, wylewkę, nie wiem jak się nazywa, takie mokre, co zostały, psy się po tym przebiegły. Na szczęście to nie ma problemu, ale wiecie, ej, sio! Się tu bardzo chcę wejść. Bardziej się boję, że na łapach im coś zostanie, ale nie. Więc widzicie, tak to wygląda, o. Taki jest postęp pracy, jest podłoga, jest ściana, dzisiaj ściana powstała. Była ściana, nie było ściany, jest teraz, jest ściana. No, więc wiecie, jak dla was to nic ciekawego, ja wam pokazuję, a dla mnie to jest milion różnych decyzji, stresów, problemów. Bo tak jakby, wiecie, ja robię stan deweloperski w tym pokoju dopiero. Znaczy muszę go doprowadzić do stanu deweloperskiego, żeby się dało coś dalej z nim robić, także no. No dobra, to ten, idę to schować do lodówki i nie wiem co. Muszę usiądę w końcu na pupie na chwilę. Ktoś zaraz oszaleje, no wiecie co, jest mięsko, steczek jest. Och, to powiem wam, że jestem tak zmęczona, że nawet nie mam siły tego ładnie układać, ale w końcu zrobiłam kurczaki z tą przyprawą knora i dobrze mi już. Najpierw same upiekłam, potem polałam oliwą, posypałam tym i zapiekłam i chyba będzie dobre. Dobra, słuchajcie. Jem, bo jeszcze nic dzisiaj nie jadłam. A które są? O, proszę bardzo, 18:07, także nie mam siły tego jakoś ładnie układać. No ja wiem, że wy czekacie, ja wiem. Zaraz będzie wasza kolej, no. No chodź, Loluś, weszłaś już dzisiaj do połowy. Jestem pewna, że dasz radę. No, chodź. Chodź, nie, nie idę, zobacz, smaczek. Chodź, zobacz, Loluś. Patrz. Co ja tu mam? Co to jest? Zobacz. No chodź, chodź tutaj. No chodź, no chodź. No dasz radę. Przecież mówisz, patrz, zobacz, tu. No i hopsa. No, skakuj. Brawo! Jeszcze raz! Hopsa! No chodź! No jestem z tobą! Jestem z tobą! Tu! No! Hop! Brawo! Jeszcze raz! Hopsa! Tu! Tu, Loluś! No! Chodź! Chodź! Dasz radę! No brawo! No chodź! No chodź! Zobacz, już tyle weszłaś! No chodź! Patrz tu! Loluś, patrz! Zobacz tu! No! Chodź! No, hopsa. I
tak mam plamę na spodniach. No, Loluś, patrz, zobacz, no chodź, czy umiesz, zobacz, tu i hop, no jestem z tobą, chodź, no hopsa, smaczek, nie, dobrze, to nie będziemy pieska zmuszać, ale bardzo jestem z ciebie dumna, może kiedyś się przekonasz. W ogóle jak to fajnie wygląda. Słuchajcie, mi się to podoba. Mega ładne są te rolety. Ładniejsze niż te stare, bo te są z takich, nie wiem czy widzicie, patyczków. Są z takich drewnianek i zobaczcie, że tak jakby jest ciemno w sypialni, ale widać na zewnątrz. Mega fajnie. Patrzcie na to. Że normalnie jest ciemno w pokoju. Nie wiem czy to jest ciemno. A jest widno na zewnątrz, bo tam widać po tych, nie? A jednocześnie widać przez nie. Mega mi się podoba. No. Naprawdę spoczko. I kolory mi mega pasują. Super. A i tu powiesiłam ustawkę. No. No dobra, przez ostatnie dwa dni naprawdę mało nagrałam. Ale po prostu nie miałam czasu. Teraz tak, grzybek odpalony. Rumianek zaparzony. Dziewczyny, tutaj siedzę i czekam, bo ja mam takie, mam czekoladę mleczną nadzianą. A dla nich mam coś takiego. Tylko będziecie musiały to zjeść na podłodze, wiecie? Bo ja się obawiam, że nie wiem, że pójdziemy na werandę. Że pójdziemy na werandę z tym, co? Co wy na to? Tak? Pójdziemy na werandę? To chodź, to idziemy. Idziemy na werandę wypić rumianek i zjeść kawanosa, bo ja temu nie ufam, wiecie? I słychać żaby. Słychać ptaki, a w ogóle przed chwilą wyszłam przed dom i myślałam, że coś tam jest i wiecie, że myślałam, że to pies, a to był tak wielki zając. Kurde, jak usiadł, co to jest, szary labrador, tam siedzi, by psa ktoś skupił, przysięgam wam, aż ogromny był, to był król zająców, ogon taki, kurde, piękny był, niesamowity. No, Rudzia wsunęła, a Lola? Śmierć. Do domu ich z tym nie wpuszczę, bo Lola będzie próbowała to zakopać, wiecie, w pościeli albo coś takiego. Posiedzę sobie z nimi, posłucham, że